Gmina Gaworzyce w 2015 roku wydała 7 milionów złotych na inwestycje. Na jednego mieszkańca przypada ponad 1950 zł. Wójt gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk uważa, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale cieszy się z dotychczasowych osiągnięć. Myślę, że to jest sukces nas wszystkich, mieszkańców, również radnych, jak i wójta. W 2015 roku w gminie zrealizowano 37 inwestycji. Wiele z nich to drogi, chodniki i kanalizacja. Dla gminy ważnym elementem są środki własne. Część zadań inwestycyjnych stanowiły drogi gminne, część zadań stanowiły też zadania kulturalne, czyli budowa placów zabaw, budowa siłowni zewnętrznych, między innymi też dużym zadaniem inwestycyjnym była budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dalków. Gmina cały czas rozwija się i zmienia. Mieszkańcy są zadowoleni z gospodarności władz gminy. Wójt dobrze rządzi, także pieniądze się znalazły na wszystko, na drogi. My akurat w Koźlicach mamy nowe drogi. Cały czas wszystko jest remontowane, tak, chodniki, drogi, trochę powiat, trochę gmina, także no myślę, że nasi włodarze się starają. Odbywają się imprezy, tutaj coraz częściej widzę. Ostatnio była dla dzieci taka jakaś fajna, byliśmy też cały dzień przyjdzieliśmy. No, coraz lepiej, ja tu mieszkam od 5 lat, coraz lepiej jest. Kolejne inwestycje są już zaplanowane i czekają na realizację.